Cześć, tu Wadi. Zapraszam Was do 23 odcinka z gry Above Snakes. Dzisiaj będziemy lecieć do kupca. Wędrowny kupiec. Kurczę, znowu muszę gdzieś tam na pustyni. Czemu wszystko jest na pustyni? Znego tutaj. I lecimy. Już nie ma co się nawet zastanawiać, czy coś innego nie zrobić. Chociaż kurczę, nie spojrzałem na pszenicę, ile tam tego mam, ale poprzedniej nocy ją tam posadziłem, więc wątpię, żeby w jedną noc się zrobiło. Patrzę na mapę, to tutaj ewentualnie tego mogę zobaczyć, czy coś ma przy sobie. No super, a poza tym chyba nic nie ma, no to kości tam nawet nie ma co brać. Tego okraść się da z czegoś? Chyba nie. Chyba nie, ale jest kuń. Pewnie będę mógł się teleportować do siebie. Wędrowny kupiec, witaj! Bo jest do widzenia, przeglądaj, okej. Mogę zobaczyć, czym handlujesz? I tyle. Jalapeno. Co tu dalej jest? Tonic laudanum. Sprawia, że czuję się dużo lepiej. Niektórzy ludzie uzależniają się od niego. Pragnienie plus 5, zmęczenie plus 20. Aha. No proszek, woda, skóra. Surowica. To pewnie się przyda, coś czuję. W przyszłości. W ogóle co to jest, że podwyżka plus 50%? Co jest? Nie podoba mi się to. To właściwie nic ciekawego nie ma. Po kij mi to? Mogę coś innego wziąć? Nie. Bo zresztą surowicę muszę kupić. Kupię ją. Bo cholera wie, czy to nie jest do misji coś. F. I tyle. Idę zacząć do kunia. Kuń. Osiodłaj konia. Aha, marchewki nie mam. Tak, ciągle zapominam o tym cholerstwie. Tutaj piesek coś wykopał. Kamienie, no szał, na pustyni kamienie wykopał. Tu jest małfewka. O. I wracam do kunia, bo to jest szybciej niż biec znowu tyle tych puzli. Mój słupek. No i super. O, no właśnie, jeszcze nie wyrosło. Idę w takim bądź razie na ryby. A nie, wróć do Pan Jones, teraz zauważyłem dopiero. Kurczę, on jest tam obok niego. Ach. Są jakieś marchewki, nie będę tak latał. Gdzie je wsadziłem? Nie, kurde, w żywności przecież muszą być, a właśnie. Kupiec na pustyni. Koleś jest tu. Ayano, jak ci poszło? Znalazłam bazę wojskową, która była większa niż się spodziewałam. Tak, to spore miejsce. Z tymi wieżami strażniczymi i w ogóle. Czy udało Ci się położyć te chodzące kości na spoczynek? Zabiłam wszystkie znalezione szkielety, których było mnóstwo. Zabiłaś? Coś, co już jest martwe? Cieszę się, że jesteś taka pewna, bo ja aż tak bardzo pewny nie jestem. Jestem jednak pewien, że jest to bezpieczniejsze miejsce niż wcześniej. Na razie. Za chwilę jadę do Corpse Creek. Załatwię kolejne listy gończe, aby moja walizka znów była wypełniona złotem. Czy mogę Ci pomóc w innych pracach? Interesuje Cię więcej broni palnej? Widzę, że wyrosłaś z nią. Wyrosłaś z nią, okej. Pokazałaś swoją wartość z bronią, a w zależności od zadania przyda mi się pomoc. Znajdź mnie w Corpse Creek i kto wie, może odpowiedni plakat sprawi, że nasze strzelby znów zaczną płonąć. Jak znów, jak moja ni razu nie wypaliła. Możesz mi wskazać drogę do Corpse Creek? Oczywiście, że mogę. Przejdź przez kaniony, a za nimi znajdziesz Corpse Creek. Może kiedyś się tam spotkamy. Powodzenia, panienko. Świat jest ci coś winien i mam nadzieję, że odpłaci ci w naturze. No tak średnio bym powiedział, to brzmi. Kurde, ile rzeczy mi się podblokowywało. Kaniony typowo. No dobra. Panie kuń. Jadymy do mnie. O, pierwsze wyrosło. Jeszcze nie będę siał. Najpierw zobaczę, czy te kaniony też to jest nadal pszenica, czy proch strzelniczy, czy jeszcze coś innego. A i szałwia, o! Patrzcie państwo. Czy to jest połowa? Kurde, nie widać za bardzo. Nie, to nie jest połowa, kurczę. To chyba będzie to, ale... No to będę musiał wracać tam i szałwie nawalać, no. Dobra, od razu będę siał dalej też to. Bo wezmę tego 3. A tutaj szałwie sobie wezmę. O ile bym miał, to bym wziął. No cóż. To lecę dalej z tym. No dobra. Lecę z buta, bo i tak teraz znowu będzie trzeba czekać. Bo to jedno, co sobie wziąłem. Kurczę, bym mógł wziąć. Ale tu dopiero gdzieś, albo tu nawet, o. Tam jakieś kaniony, czy inne cholerstwa. Co tam nowego się pojawiło? Szałwia, no właśnie, no to lecimy. Teraz będzie trzeba szałwie nawalać. O, tu jest jedno. No, zrywam tyle, ile po prostu widzę. Już nie ma co kombinować. To też widzę, że jest. A czy tu jest w końcu woda? Nie ma. No nie, no jest weź wodę. To... Czemu weź woda nie mogę wziąć? Bez sensu. O, tam jest jeszcze żółwia. A to jest ten nowy kawałek. O kurczę, TNT tutaj już są. A to co? Łopata, kop. Lina, aha. O kurde, mocni ci są. O, tam chyba jest brąz. Węgiel. Kurde, tego zasrańca się boję, muszę go rozwalić ze strzelby, chyba najlepiej. 40, no serio? No zęby chciałem. No. Glina, no taka bida trochę, no ale cóż. Ty chyba nie przeszukałem. Dokładnie. Tam przeszukałem raczej. Tu jest szawia schowana. Ciekawie już jej mam. Nie chcę mi się sprawdzać, po prostu się zaraz teleportnę do siebie. A tu jeszcze jest jedno. Powiem tak, na pewno mam powyżej 5. Unio. Idziemy do mnie. No i zobaczmy. 16. Wioska Awaleke. Wioska Awaleke. Trzeba tu postawić. Chyba, że jakoś tak... O, takie lepsze dojście jest, nie jestem pewien. Chyba tak. Ale tam na następny dzień polecimy, bo już jest za ciemno. Kurczę, w sumie nawet po wodę nie ma sensu iść, mimo że mam tylko 3. No i dobra, widzę, że jeszcze nie wyrosło. Kuń. Osiodłe. Kupiec na pustyni. To co, to da się tu najpierw wleść? Przybliżenie od razu. Weź tartę. No bo oczywiście, że biorę. Co tu jest? Uderz. A przyszedłem niszczyć aż od razu wszystko, co tu jest. No właśnie, skrzynia, no i pióro. No kurde, w skrzyni. Są totalnie nieopłacalne fanty do podnoszenia z tej skrzyni. Wszędzie wejdę i później dopiero z gościem będę gadał. Nie ma palenia w piecu. Kukurydza. O, mają tego kaktusika. Jakaś babcia sobie tutaj siedzi, czy ten dziadek? Chyba dziadek, bo chyba ma wąsy. Rozwalam. Nie, najpierw idę z tym na zewnątrz pogadać. On pewnie będzie kazał pogadać mi z tym gościem, co przed chwilą tam go widziałem, bo to jest jakiś wódz pewnie wioski, albo cholera wie co. Ros. Witamy w naszej skromnej wiosce. Mam na imię Ros, jestem Awaleke. Witaj, możesz mi coś powiedzieć o tej wiosce? Nasi ludzie mieszkają w tych okolicach od wielu pokoleń. Widzisz te małe kopce z drzwiami? Kiedy się gdzieś osiedlamy, często budujemy domy, częściowo pod ziemią. Budowanie pod ziemią pomaga w utrzymaniu stabilnej temperatury wewnątrz. Jeśli chcesz, możesz zajrzeć do środka. Kto zamieszkuje te okolice? Kiedyś byliśmy tylko my i przyroda. Wszystko było takie spokojne. Ostatnio ci osadnicy za bardzo się osiedlili. Budują swoje kopalnie i tory w części kanionów, które są nam tak drogie. Ziemie wokół wioski Awaleke były naszymi terenami łowieckimi, wiesz? Teraz to tylko brud i zanieczyszczenia. Od jak dawna to trwa? Było już wiele konfliktów i wiem, że wielu z nas miało problemy z osadnikami. Ale oprócz sporadycznych starć z podróżnikami, nigdy nie mieliśmy większych trudności. Do teraz. Jak mogę ci pomóc? Chcemy, żeby przestali budować tory przez nasze terytorium. Nie może tak dalej być. Pójdziesz z nimi porozmawiać? Wyświadczyłabyś nam wielką przysługę. A, czyli taka misja. Cześć i witaj. Witaj, kim jesteś? Nazywam się Bamej i jestem Awaleke. Kiedyś byłem duży i odważny jak niedźwiedź, ale lata zrobiły swoje. Jak masz na imię, jeśli mogę zapytać? Nazywam się Ayana, miło mi cię poznać. Miło też cię poznać. I jakie masz piękne imię? A i tyle? Taki podrywasz troszkę, o. Tani komplement, zawsze spoko, nie? No dobra. Tu sobie gacie wiszą. Się trochę powiększyło to. A no tak, muszę znowu do siebie lecieć. Ach, kuń. O. Szkoła fasola, no kurczę. No i hajda. O. Trochę już pourastało. Teraz pytanie, co się przyda, bo mam wrażenie, że teraz o wiele bardziej szawia będzie potrzebna niż ta pszenica. Ale to zaraz zobaczymy. Najpierw pozbieram w ogóle. I zobaczmy, co tu się dzieje. Ruda miedzi. Okej. I szawia pustynna oczywiście. Ruda miedzi. No wezmę to, bo to jest pustynia kaniony. Takie trochę bardziej kamieniste się wydaje. To same kaniony. To może tutaj coś będzie z miedzią. Jeszcze chyba mam dwie szałwie albo jedną, to sobie chociaż gdzieś tutaj wezmę. O, właśnie. I woda. No, to ewidentnie muszę iść po wodę zaraz. No właśnie, już mam właśnie 0 wody. No jedną sobie jeszcze wezmę stąd. A kij, niech jeszcze jedno to będzie. Teraz lecę po wodę. A swoją drogą ciekawe, co się stanie, jak wypiję takiej brudną. Ile życia mi ubędzie, czy coś. W sumie nie wiem, czy cokolwiek się stało. Jeszcze jedno nabiorę. Może zmęczenie bardziej tylko wjechało, czy coś, nie mam pojęcia. Tak kombinuję, jak tylko mogę. Od miodu nie byś się tak pić aż co? No dobra, bo ja chciałem jeszcze wziąć... kaniony typowo. Właśnie gdzieś tu na przykład. Oj, coś tam jest. Tylko pytanie, czy to jest coś ciekawego w ogóle. Koniu. Jadymy tam. Kurde, nie wiem, czy tutaj gdzieś ta glina cokolwiek może być, ale... Tu jest jakieś takie osuwisko jakby. Coś tu jest między, niezbyt. To jest też do rozwalenia. To chyba jest brąz. Nie, to jest miedź, okej. Okay. A, czyli brąz, no kurde. Też inteligentnie pomyślałem. Na górze widzę o TNT, tylko pytanie jak tam... Jak tam to rozwalić, albo jak tam wejść? Czy to jest po prostu taki smaczek? Czy tam kopalnia była, mieli to mieli wysadzić? Ale niestety wszyscy zginęli. A to co? Jakiś nowy krzok. Aloes jakiś czy co? Agawa. Da się rozwalić? Nie. To się pewnie da, ale po co? Czyli kurczę, tylko jedno było. No tak średnio mi się to podoba. Strasznie dużo będę musiał tego wydobywać, no to wychodzi. Kij to wezmę obok jeszcze jedne kaniony, najwyżej później się pousuwa. Chodzi po prostu o to, żeby jak najszybciej pozdobywać tą rudę. Tutaj te klucze, nie klucze też. No, tylko jedna jest, no to wychodzi. I tylko jedna ruda miedzi, ale bieda. Ryba w skrzynce i się nie wysuszyła, ani nic. Nie wiem, czy ten węgiel do czegoś jest potrzebny, prawdę powiedziawszy. No chyba dało się jakieś amunicje czy coś robić do czegoś. Że węgiel plus siarka, czy tam do TNT. A czy to tu będzie potrzebne? Chyba, żebym tutaj koło tego postawił, może by wybuchło, to coś by się stało. Dobra, jak już tu jestem, a są takie bycze kaktusy. To jeszcze nie noc, jeszcze mam chwilę. Dobra, kuń. Chyba będę musiał trochę marchewek posadzić. Co mi doszło do zrobienia? To. A sobie zrobię jedno, to zobaczymy, co się odblokuje. Co jest? Teraz mam. Czy jeszcze dwie rudy cyny będzie git? O, mogę ulepszyć. Fajnie. Dwie rudy cyny. Dobrze, że nie przetapiałem tego wszystkiego. O, jak miło. Ale na razie jeszcze nie zrobię. Co to jest? 5. No to też było 5. Nie, to było 2. Dobra, trzeba spać. Następny dzień się pokombinuje. Dobra. W sumie ulepszę tą siekierę. Bo głównie i tak nią atakuje. A ta ma 22 atak, ta ma 25. Chyba że coś innego jest ciekawszego jeszcze. No niby jest, kurczę, cios 30 i jeszcze kryt 5. Nie no, siekierą o wiele częściej atakuje. Dobra, i korzystając z tego w sumie lecę na zimowe, bo trzeba będzie tam jakieś lotosy pozbierać, tego typu rzeczy. Jeszcze się najpierw ubiorę, bo znowu będzie mi zimno. Dobra, złożę oczywiście żelaza też jak najbardziej. Nie pamiętam jak ten lotos wygląda, taki mały niebieski chyba. Nie pamiętam gdzie on dokładnie był. No tak średnio go gdzieś widzę, prawdę powiedziawszy. Kurczę. Ja tylko strokrze wszędzie widzę. Kurde, to gdzie on był? Tego nie zauważyłem? Zobaczę tam do góry. Może na tych właśnie typowo lodowych gdzieś to jest, ale nie mogę sobie za nic przypomnieć. Nie, no nie ma. Jak już tutaj jestem. Plecak pełny, no serio. Wypatrasz. Oset wyrzucam. No. Co to? To... Pragnienie większy głód zmniejsza. Dobra, dawaj. Też pragnienie. Skóra pod kluczem, oh my god. Dobra, grunt, że udało się chociaż brąz wziąć. I a właśnie, jeszcze cynę bym musiał iść tam obok siebie wziąć, bo tam razy 2 powinna być. No ni cholery nie widzę, to są chyba takie małe niebieskie kwiatki jakby, ale... Czy one były na zimie, czy one były kurcze gdzieś indziej, no nie pamiętam za nic. Pójdę tam w stronę tego wędkarza. Może gdzieś tam to też było. No to były tylko grzyby z tego co pamiętam. Ewidentnie nie widzę. Oj! Się tak podrypał, że... Chodź piesu, idziemy stąd, tutaj nic nie ma. Czy piesu? Wilkeł. Właśnie, miał mieć kurczę jeszcze. Przed nocą zdążę, bo jeszcze się nie zrobiło całkowicie ciemno. Czyli całkowicie. Ten taki prawie że zmrok. Więc może uda mi się nawet te ryby przerobić. No szkoda, że nie mogę złowić. Chyba, że to jest kwestia, że wędki nie mam. O właśnie, dobra. Tu jeszcze to bym musiał sprawdzić. To jest o wiele szybsze jednak, co by nie mówić, niż zbieranie jagód, więc... A też dodatkowo jakieś fanty mogą wpaść, więc jest w ogóle super. A właśnie, pozdejmuję, bo znowu później będzie mi gorąco. Ja już teraz latam cały czas na tych bardziej gorących terenach. O nie, jeszcze nie mogę. Zapomniałem, że mi tego jednego brakuje. No tak średnio na jeża bym powiedział. Kurczę, ta powlekana lina, no. Kwiat lotosu. Trzeba jedzenia porobić. Oho, właśnie się ciemniej robi. Ale tego będę miał. No i tego nie będę robił. Ile mam? 15. Ojej. Dobra, to trzeba szybko wziąć. Od razu też wziąć kolejny raz. A i od razu podleję, co tam. Dla mnie teraz. Pszenica chyba się w ogóle nie przyda. Chyba, żebym robił coś do jedzenia. Marchewka. I tak szałwia jeszcze. A tutaj dalej marchewki. Bez podlewania, bo mi się nie spieszy. O, i dalej. Jeszcze wodę poproszę. Pyk. Tego jestem trochę kurde ciekaw, czy faktycznie jakbym tam to postawił, to by wybuchło. Ale na razie nie, na razie nic nie będę z tym robił. Kurde, jedna ruda miedzi, mogę zostawić sobie jednak tam jedną. Ale dobra, następny dzień po prostu się pójdzie tam sprawdzić, czy już się czasem nie zrespawniło. Jeszcze nie wiem, czy tutaj... Widzę, że nawet nie mogę za bardzo drzew przeszukać. No dobra, to też nie ma co czekać jakoś specjalnie do nocy. To i tak już będzie wszystko w tym odcinku. O właśnie. Widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że uda mi się... rudę miedzi chociaż jedną wziąć i pójdzie się odkryć następna siedziba spółki górniczej. A póki co, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!